Panie ministrze, dlaczego tak długo nie podejmowano sprawy uposażenia ubeków? Ale nie tylko uposażenia, ale i zbrodni w PRL-u, począwszy od wyzwolenia przez Armię Radziecką. Ja mogę powiedzieć tylko tak na takie pytanie. Moja wina, moja bardzo wielka wina, nie dlatego, że nie podejmowałem, bo zaraz powiem, to robiliśmy, tylko dlatego, że za słabo krzyczeliśmy, za mało wrzeszczeliśmy, tak że pan nie usłyszał. Także pan może dzisiaj zadać takie pytanie. Ja chcę tylko przypomnieć, że w roku 1993 Sejm Rzeczpospolitej na wniosek Klubu Ruchu dla Rzeczpospolitej pana Jana Olszewskiego, w którym ja miałem zaszczyt wówczas także być, uchwalił ustawę zawierającą wszystkim ubekom, także wojskowym. Bo jak państwo wiecie, teraz Platforma Wojsko chce z racji swoich, tak powiem, swojego zaplecza zostawić poza tym ustawodawstwem. Uchwalił taką ustawę zawierającą im te przywileje i pan Lech Wałęsa tę ustawę obalił. A zbrodnie? Obalił. I to samo dotyczyło ukarania ich za zbrodnie po prostu. Ja chciałbym, żebyście państwo jednak zdawali sobie sprawę z tego, że przez te 16 lat prawica w Polsce, nie wiem, kościoła prawica, jakkolwiek byśmy to sformułowali, była u władzy przez 16 miesięcy. 5 miesięcy rządów Jana Olszewskiego i 12 miesięcy, czyli 17 miesięcy razem, rządów Jarosława Kaczyńskiego, bo z całym szacunkiem dla Prawa i Sprawiedliwości, które uważam za formację, która w pełni zasługuje na poparcie, co mam nadzieję czynem i mową oraz myślą staram się robić. Nie traktuję okresu premierostwa pana Marcinkiewicza jako okresu rządów polskiej prawicy. Panie ministrze, dlaczego na przykładu pani Skurlisin, przepraszam, ja dobrze moje nazwisko tej pani. Nie, nie zrozumiałem. Pani poseł, tak, z Elbląga. Pani Szenysz? A ja Skurlisin ciągle mówię. Ale ona nie jest Elbląga, to Gdańska, prawda? Tak. Ciągle mówi się o tym, że papież pojechał do Pinocheta. Pan Borowski mówi, że pojechali do Rumunii, że Franco i nic i to. A o swoich zbrodniach nikt nie pamiętają. Dlaczego ich oficjalnie o tym się nie mówi? To chyba nie jest tak, że się nie mówi. Jest pewien problem, który jest jednym z istotnych. To jest bardzo ważna sprawa. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. My staliśmy przed tym dylematem i stajemy po dzień dzisiejszy przed tym dylematem. A czy nacisk w takim zewnętrznym wyrazie powinien być kładziony na ten element rewindykacyjny, pokazujący zakres zbrodni oraz koniecznej kary, czy powinien być kładziony, chociaż to jest punkt ciężkości, nie w ogóle, ale punkt ciężkości, czy powinien być kładziony na rozwiązywanie bieżących problemów zarówno społecznych, jak i gospodarczo-politycznych, rozstrzygających o codziennym życiu i naszej polityce, tak powiem, która dotyczy także ludzi, którzy mają 18 lat, a nie tylko ludzi, którzy jak ja mają lat. No, już panie ministrze, moich 18 kolegów zabrało UB, NKWD do Rosji, zginęli, a trzech przyjechali, a powców zamordowali, oczy powydłubywali, języki powcinali, zostawili w lesie. I wpisywali o tym. I cichosza nic nie mówi na ten temat. A ilu tutaj na Mokotowie pracowników na Uniwersytecie Warszawskim chemii przyszli w nocy 11 listopada 1948 roku i go zabili. No i już. Więc przepraszam, co to mówię, bo to w ogóle. Takie są nasze losy i takie jest nasze życie, ale to nas nie zwalnia z konieczności rozstrzygnięcia, jak prowadzić politykę, by była ona nie tylko emocjonalnie, że tak powiem, przystająca do naszych wyobrażeń, ale także skuteczna. Ja nie twierdzę, że to musi być nieskuteczne, co pan mówi. Wręcz przeciwnie, prawda w ogóle na dalszą metę zawsze jest skuteczna i zgadzam się, że za mało o tym mówiliśmy. Za mało, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że młodzież o tym często nic nie wie.
Że młodzież o tym często nie wie, że otrzyma, a o co wam chodzi w ogóle? No przecież to są ludzie tacy sami jak my. Dlaczego wy, bo ty komuniści, dlaczego wy w ogóle próbujecie ich represjonować jakoś? Przecież to są tacy sami ludzie jak my, tylko że chcą, żeby była sprawiedliwość społeczna na przykład. Prawda? Często tak młodzież reaguje, bo nie wie, że to nie są żadni ludzie walczący o sprawiedliwość społeczną, tylko normalni bandyci, prawda? Tylko normalni bandyci. Więc zgadzam się z panem, że to nie jest sprawa, że ta sprawa nie jest jednoznaczna, ale trzeba mieć świadomość, że nie możemy być formacją wyłącznie kombatancką. Nie możemy.